Dzień dobry. Nie wiem, czy Państwu opowiadałem o tej historii, ale jeżeli opowiadałem, to opowiem jeszcze raz. Trudno, przepraszam. Czasami tak trzeba. Mam na imię Robert i jestem trenerem. Wczoraj oglądałem znakomity program na temat kryptografii w przedwojennej i powojennej i wojennej Polsce i na temat Enigmy. Niesamowity materiał, ale właśnie zacznę od tego momentu, od którego kiedyś zacząłem i nie pamiętam, czy materiał o tym zrobiłem, czy nie. Krótka taka historia, to jest zdjęcie. To jest ramka, to wisi u mnie w biurze. Ja podejdę, żeby było jasno, proszę spojrzeć. To jest moja babcia, Wanda. Wspaniała osoba, niesamowicie inteligentna, była pięknością swoich czasów. Mam zdjęcie takie ślubne, jakby Państwo je zobaczyli, to teraz, na dzisiejsze standardy, była dżagą. Po prostu, no nie byłoby faceta, który by się za nią nie obejrzał. Spójrz, taka piękna. To widać, postawa tej kobiety jest taka szlachetna. Ten niższy pan w kapeluszu to jej mąż, Felix Fryczkowski, doktor medycyny po Jagiellonce, który w przedwojennym swoim gabinecie miał rentgen. To wyobraźcie sobie, to teraz jakby miał tomograf komputerowy. Mało tego, był lekarzem, a do tego miał taki talent do majsterkowania i kupił sobie fotel dentystyczny z tymi wiertłami, z tym aparatem takim i ze wszystkim i naprawiał zęby. No bo był lekarzem, to tam wywiercić próchniczkę i wypełnić amalgamatem, to jak naprawiał budziki, zegary, no to i zęb naprawi. Zresztą przed wojną dużo zębów się raczej wyrywało, a nie naprawiało. Ten tutaj szkrab, tutaj, to mój tata. Mój tata ma teraz 83 lata i sobie jest takim dziarskim emerytem, który chodzi, pisze wiersze, siedzi w internecie, kupił sobie ostatnio samochód w internecie, no bo gdzieżby. Takim jest aktualnym człowiekiem, ma 83 lata w tej chwili, świetnie się trzyma i rozmowa z nim dla mnie jest przyjemnością. I w miarę lat doceniam rozmowy z moim ojcem, coraz bardziej. A to jest ich samochód, nowy Fiat, podobno taki był jeden czy dwa w powiecie, ale to jest ich dowód zakupu tego Fiata, prawda? On był na dzisiejsze czasy nowoczesny. Na dzisiejsze czasy można by było nim codziennie do pracy jeździć, ponieważ to nie był jakiś archaiczny samochód. On miał hydrauliczne hamulce, górnozaworowy silnik, on w ogóle był bardzo wygodnym, dobrym samochodem. Nie wiem, co się po nim stało. Chyba go zabrało wojsko. Oni takie zabrali wszystko i kwitki takie dawali. Dlaczego o tym mówię? Nie, żeby się chwalić. No każdy ma jakąś rodzinę, mój Boże. Mówię o tym, że na tamte czasy babcia prowadziła majątek ziemski, który został potem zagarnięty przez komunistów. Zagarnięty, mówię świadomie, ponieważ babcia w czasie wojny sprzedała ten majątek, te grunty i zostawiła 50 hektarów. I pomimo to, że było od 52 była nacjonalizacja, oni zafałszowali papiery i upaństwowili ten majątek. Przekazali go takiemu lokalsowi. My tam niedawno byliśmy z kamerą. Ten lokals umarł, a żyje jego syn, który zgnił żywcem. Jest alkoholikiem, a ten dwór, który mieliśmy, jest w ruinie. Miał służyć pokoleniom. No, nie posłużył. Ale też temu nowemu właścicielowi też nie posłużył, chociaż nie mówię tego satysfakcją, bo wolałbym, żeby o to dbał. Gospodarstwo przedwojenne było gospodarstwem nasiennym. Mały majątek ziemski, a mieli naprawdę dużo pieniędzy z tego i mądrze bardzo gospodarowali. Mój pradziadek, który był bardzo mądrym gospodarzem, Klimek, Polak, był bardzo mądrym gospodarzem i świetnie gospodarował. Oni w ogóle, babcia miała 100 uli, pasiekę na 100 uli, do których codziennie przynosiła wodę wiadrami, do tych 100 uli. W ogóle miała te wszystkie siateczki, te wszystkie obdmuchiwacze, wirówki i inne rzeczy. I miała też warzywniak, duże gospodarstwo, takie warzywne. To widać tutaj z tyłu, za tym samochodem. O tu widać. Mieli taki warzywniak. Babcia prowadziła w ogóle ten samochód. Zdała prawo jazdy. No i to była taka elita, powiedzmy, tak, to nie byli ludzie, którzy tam, nie wiem, dostali ten majątek ziemski i żyli z odsetek, wydzierżawili, tak jak byli na przykład w nocach i dniach.
że tam właściciele majątku żyli w Paryżu i tam obstawiali w ruletkę, natomiast Bogumił niechcic z żoną zapieprzali na tym majątku i w zasadzie nic z tego nie mieli i cała ich charuwa. I pracowali na kogoś. Nie, tutaj oni sami pracowali. Babcia mówi, jak słyszała, że księżna Diana rodziła tam 20 godzin dziecko, to powiedziała: idiotka. Ja poszłam, przyniosłam wody do uli, położyłam się, urodziłam Jasia, a następnego dnia wstałam do pracy. Wtedy były inne kobiety. Jak jeżeli ktoś codziennie coś robił, pracował, wykonywał pracę użyteczną, to i rodził jak ptak. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że tam było jakieś pewne środowisko. Pewne środowisko. Był mój dziadek, lekarz, doktor medycyny, była babcia, która była właścicielką majątku ziemskiego, był dziadek, który też był właścicielem, mój tata miał guwernantkę, która uczyła go języka francuskiego i muzyki, był brat mojej babci, Eugeniusz, który był przedwojennym nie notariuszem, tylko radcą prawnym, no jeszcze kimś tam, takim radcą prawnym. No takim przedwojennym mecenasem, może coś takiego. Przedwojennym mecenasem był. Był ksiądz, bardzo fajny ksiądz, orionista, taki świadomy człowiek i był aptekarz lokalny. I, czyli to była elita. Oni pronumerowali gazety, oni mieli radio, elektryt, ale go tak umiarkowanie słuchali, zwłaszcza po angielsku, bo to język kowbojów, prostacki. Słuchali po niemiecku, no bo tam wszyscy znali niemiecki oczywiście. I po polsku też pewnie, no. I tak to było. I rok, jeden rok, tu się zaczyna historia cała. Jeden rok przed 39, czyli w 38 roku na wakacje, przyjechał do nich student. Co roku brali na wakacje studentów, żeby ten student się opalił, wyjadł dziczyzny dobrego, śmietany, masła, serów, żeby po prostu, a w zamian za to taki student języka polskiego, czy historii, czy języków angielskiego, francuskiego, niemieckiego, on ich uczył, udzielał korepetycji, odpoczywał, zawsze był jakąś atrakcją w tym świecie, przynosił wiadomości z wielkiego świata. I przyjechał taki student właśnie na taki wywczas, a jednocześnie udzielał korepetycji. No i ten student zobaczył, że babcia kupiła mojemu tacie, czyli babcia, ta przystojna, piękna kobieta, kupiła mojemu tacie, temu szkrabowi, fortepian Bechsteina, albo Steinwaya, ale chyba Bechsteina. Babcia mówiła po wojnie już, że ten Bechstein kosztował tyle, że umożliwiał bardzo syte życie przez rok. No czyli teraz jakbyśmy kupili taki dobry fortepian, na przykład Steinwaya za nam 300 tysięcy, czy za 200, no to też pewnie by umożliwiał syte życie przez rok, prawda? I to zobaczył ten student. I ten student powiedział: co wy robicie? Co wy robicie? Za chwilę będzie wojna, a wy wydajecie na takie głupoty. Znaczy, mogła kupić Kalisję. Ja nie wiem, czy Kalisja jest, jeszcze żyje. Kalisja w ogóle nie miała szczęścia teraz do menadżerów. Jacyś pajace się nią często zajmowali i chyba to upadło. To jest żenująca historia, jak można wszystko zadeptać. No nieważne. No więc on powiedział: co wy robicie? Jest 38 rok, za chwilę będzie wojna. Jak wy możecie tak wydawać pieniądze? I co się stało? Teraz spójrzmy. Jest babcia w kapeluszu, piękna osoba. Narysuje też ich samochód. Tak. Jest dziadek w kapeluszu, lekarz. Jest brat babci, myśliwy, mecenas przedwojenny, wspaniały człowiek Eugeniusz. Narysuje mu tu flintę. Dużo polował. Jedli sobie dziczyznę. Jest aptekarz. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale jest aptekarz. I jest ojciec babci, czyli dziadek, współwłaściciel majątku ziemskiego. I jest jeszcze aptekarz, jest brat, jest dziadek, jest babcia, jest jej ten, jest ksiądz. W koloradce tu zrobimy księdza. Tak? I jest ksiądz. Wszyscy. Czyli taka lokalna elita. I wszyscy stwierdzili, że student ma kuku na muniu.
czyli na dzisiejsze czasy, jakbyśmy to powiedzieli, że zwyczajnie pierdolnięty. Jaka wojna? Przecież wojna już była. Jaka wojna? Jaki Hitler? Przecież to jest idiota, przecież to jest pajac. W 1938 roku. W 1938 roku nikt się nie zastanowił z tych ludzi, żeby zastanowić się, co ten człowiek mówi i dlaczego. Strefa komfortu była tak ogromna, że wszyscy to wyparli. Jaka wojna? Facet jest pierdolnięty. Po co my go tu sprowadziliśmy chorego psychicznie? No, zdarza się. Następnym razem sprowadzimy innego. No, nie chorego psychicznie. Ma kuku na muniu. Babcia to mówiła, stwierdziliśmy, że jest chory, że ma kuku na muniu. To było bardzo mocne przedwojenne określenie. Kuku na muniu. To jest rok 38. 38. W 39 roku, we wrześniu, wybucha wojna. 1 września 39 roku moja babcia z moim dziadkiem, ludzie świadomi, pojechali sobie na lody do Inowrocławia. Pojechali sobie na lody do Inowrocławia. W radiu było KOMA 37, KOMA 50, LABA coś tam. To w internecie można znaleźć. A oni pojechali sobie na lody swoim Fiatem. No mój Boże. I kiedy babcia zobaczyła, że są bombardowania takie, że ciała koni leżą na dachach budynków, że dorożki są porozwalane, powiedziała: Felutek, spójrz, jaką mamy potężną armię, że stać nas na takie manewry. Ja wiem, co sobie pomyśleliście teraz, ale pomyślcie, że babcia prowadziła majątek ziemski, dziadek był lekarzem, to byli świadomi, mądrzy ludzie. Na dzisiejsze czasy byli turboelitą. No bo byli, potwierdzili to finansowo. Dziadek przez całe lata po wojnie był znakomitym lekarzem. To nie byli jacyś dziwacy. Po prostu oni powiedzieli, spójrz, Felutek, jaką mamy wspaniałą armię, na jakie manewry nas stać. Dowiedzieli się jednakowo, że to nie są manewry, że jest wojna. A więc babcia wróciła 39 we wrześniu do domu, do dworu, spakowała Fiata, tego właśnie, którego widzimy na zdjęciu, wzięła słój złota, bo mieli zawsze. Ten słój złota zresztą przydał się później do wykupienia pewnej Żydówki z rąk Gestapo. To a propos działań Polaków w czasie II wojny światowej. Słój złota kosztowało jej życie, tej Żydówki. A po wojnie ta Żydówka, to jest dygresja, została wysokim oficerem UB i roztoczyła ochronę nad moją babcią. Fajne, nie? Jakie to życie daje przypadki. Więc wróciła i powiedziała: Felutek, bo tak mówiła do męża, Felutek, wyjeżdżamy do Szwajcarii. I wyjechaliby, no bo 1 września jakby wsiedli w ten samochód, mieli broń, mieli paliwo, mieli słój złota, babcia by się nie opierniczała, świetnie strzelała, nie miała problemu, żeby kogoś tam, jakby ktoś chciał zabrać samochód, żeby go tam trach. Miała broń, miała... Mówiła, jaką miała broń. Nagana? Nie. Jakąś inną. Więc na pewno by do tej Szwajcarii dotarli. I w tym momencie przyszedł wujek Eugeniusz i powiedział: Wandeczko, zostań, wszystko stracicie. 3 miesiące i Hitlera nie będzie. To jest pajac. 3 miesiące i Hitlera nie będzie. Mamy sojusze. Wandeczko, zostań, proszę cię. Wszystko stracisz. 3 miesiące Hitlera nie będzie. Przeczekamy to. Co się potem działo, trudno powiedzieć. Babcia opisywała, nigdy już nie była takim sobą, chociaż przeżyła wojnę, ale nigdy już nie była sobą. Nigdy. Była wspaniałą dalej kobietą, ale miała takie okresy, kiedy siadała w fotelu i zamyślała się. Ale to jest temat na odrębny materiał. Ja z moim wspaniałym tatą rozmawiałem niedawno i powiedziałem: tato, jak mogliście być tacy, no nie do niego, bo to było dziecko wtedy, jak mogliście być tacy głupi? Jak mogliście być tacy głupi, żeby nie wiedzieć, co się dzieje? A on powiedział: Robert, mieliśmy uprane mózgi. Ja mówię, czym uprane? Jak tam dochodziła jedna gazeta w miesiącu, mianowicie jakaś była taka gazeta, miałem ją jeszcze tutaj niedawno, przedwojenna gazeta, gdzieś tu mam te przedwojenne gazety, gdzieś tu są właśnie. No to nie, to pewnie są
Tam jest. To moment, 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 moment. Proszę bardzo. Czy jak to dobrze mieć? O, przychodziły takie gazety. Ilustracja. Proszę bardzo, przychodziła. Przychodziła gazeta 30 groszy na szerokim świecie. Przedwojenne gazety. Bardzo ciekawe. Czytałem. Przyszedł wędrowiec. Była taka gazeta też As. No to było takie ploteczko modniarskie. No to czym można tutaj uprać głowę? Tym, że Smosarska ma nowy kapelusz? No, no czym można uprać? Mieli radio, jak już powiedziałem, Electric, ale oni go nie słuchali za bardzo, bo to, te stacje, to, to była taka nowinka. Ale słuchali, mieli. Ja mówię, czym mieliście uprano? On mówi, no bo Beck cały czas mówił, że nie oddamy ani guzika, że jesteśmy potęgą. I teraz będzie druga część. Ja wczoraj słuchałem o... To się dzieje w majątku ziemskim Góraj. A co się dzieje w Wojsku Polskim, w niezwyciężonej przedwojennej armadzie? Wczoraj słuchałem takiego niesamowitego programu na temat kryptografii, jak już powiedziałem, w przedwojennej Polsce. I facet powiedział tak pod koniec, świetny, naprawdę znakomity facet, świetnie się tego słuchał, po prostu słuchałem zapartym tchem, mówił to spokojnie, elegancko i powiedział tak. Proszę Państwa, wszyscy najwybitniejsi polscy oficerowie, dowódcy, mówili tak. No, jeżeli tak się zdarzy, że Hitler nam dał łupnia, to już po 3 miesiącach będziemy bronić się na linii Wisły. To mówili wszyscy wybitni żołnierze, dowódcy. Będziemy bronić się na linii Wisły. Jakież było ich rozczarowanie, kiedy okazało się, że po 4 dniach jest już po wojnie. I to nie byli też głupcy, to byli wszyscy najwybitniejsi dowódcy przedwojenni. No tak ten człowiek powiedział, ja nie mam prawa mu nie ufać, no, jeżeli on każde swoje zdanie dokumentował dokumentami przedwojennymi z IPN-u. 3 miesiące, jeżeli da nam łupnia, bo nie, bo jak nie, to pokażemy mu, to my mu damy łupnia, ale jeżeli on nam da łupnia, no to za 3 miesiące będziemy bronić się na linii Wisły, tam Wisły i Noteci, coś takiego. Noteć, tam Bzura, no coś tak mówili takim swoim wojskowym żargonem. Po 4 dniach było wszystko. Ja pamiętam opisy ludzi, którzy byli w tak ciężkim szoku, tu mam taką książeczkę. Już moment, 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 moment. Och, jest. Jak dobrze mieć bibliotekę w domu? Szymon Surgiewicz, przepraszam, Symeon. Warszawskie ciuchcie. To jest książka napisana przez komunistę, ale nie lewaka. Przez komunistę, ale nie lewaka. Bo można być komunistą, ale nie lewakiem. Dlatego Stalin wymordował wszystkich polskich komunistów, bo nie byli lewakami. Bo komunista to jest człowiek, który wierzy w utopię równości społecznej. A lewak to jest świr nastawiony na destrukcję. No więc to jest taki Symeon Surgiewicz, warszawskie ciuchcie, który opisuje tutaj różne, no pasjonująca książka w ogóle, o kolei. Ja lubię koleje. Proszę bardzo, jeszcze dokumentacja, zdjęcia. I opisuje, jaki był szok ludzi w Warszawie, szok, kiedy Niemcy weszli ulicą Chłodną do Warszawy. Ludzie byli po prostu w szoku. Nie mogli w to uwierzyć. Ludzie byli po prostu w szoku. Jak? Ale nasza armia? Jaka armia? Dlaczego o tym mówię? No bo spójrzcie, elita wtedy, doktor medycyny, znakomite gospodarstwo nasienne, świetna bardzo pani menadżer, jakbyśmy na dzisiejsze czasy powiedzieli, świetne dochody, dobre wynagradzanie ludzi. Babcia w ogóle była genialną osobą i o dobrym sercu. Na przykład miała takie coś, że spotkała takiego bardzo smutnego człowieka na targu i rozpacz. I powiedziała, co pan taki smutny? A on mówi, bo gdybym miał wóz i konia, to bym zaczął nowe życie, bo bym był wozakiem, bo tamto. To mi tata opowiadał niedawno. I wzięła pieniądze i kupiła mu wóz i konia na następny targ.
Więc była taką osobą, była też taką wrażliwą społecznie osobą. I oni wszyscy czy uznali, że wojny w 1938 roku nie będzie, a w 1939 pojechali sobie na lody. A kiedy chcieli wyjechać do Szwajcarii, wujek zatrzymał i powiedział, za 3 miesiące nie będzie. Dowódcy mówili, za 3 miesiące będziemy się bronić na linii Noteć-Bzura, Wisła, tam coś. Dowódcy. Za 4 dni ich nie było. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ci ludzie nie byli głupi. Ci ludzie mieli uprane mózgi. Czyli była jakaś rzeczywistość, ale ci ludzie żyli w jakimś urojonym matriksie i nie zdawali się z tej realnej rzeczywistości sprawy. I to nie jest charakterystyczne dla czasów. Tak jest w każdym czasie. I teraz jesteśmy my. Pan trener, pani menadżer, nie ma już Fiata. Momencik, sprawdzę. Fiat 1500, model 1500, numer podwozia, numer silnika, Warszawa, 29 maj, 37 rok. Fiat 1500. A więc nie ma już Fiata 1500 w salonach, proszę bardzo. Fiat 1500, ładna rzecz. Tylko jest na przykład nowy Fiat Tipo. Dla wymagających jest Skoda Octavia albo Skoda Superb. Dla naprawdę wymagających jest Passat B5 w TDI-ku. Nieważne. Każdy ma swoje coś i kiedy się mówi, jest toczona wojna, będzie za chwilę wojna, to ludzie mówią, daj spokój, nie ma wojny. Co ty? Wojny nie będzie, jest dobrobyt. PKB rośnie. Czyli każde pokolenie, każda sytuacja, każdy czas ma swój matrix. I teraz pytanie jest takie. My żyjemy w pewnym matrixie, tak, że jest fajnie, że to jest tamto, a coś się szykuje, załóżmy. Tylko co? Co jest naszym matrixem? Co jest naszym jakby złudzeniem? Co jest naszą iluzją, naszego pokolenia latem czy wiosną 2019 roku? To jest pytanie. To jest pytanie, które pewnie by odpowiedział pan redaktor Michalkiewicz, którego bardzo cenię za jego spiskowe teorie. On twierdzi, że wszystko jest spiskową teorią. Ciekawe, znaczy nie jestem za bardzo ciekawy, ale ciekawe, co jest naszym matrixem. Ich matrixem było to, Wandzia nie jedzie do Szwajcarii. Za 3 miesiące Hitlera nie będzie. Za 3 miesiące będziemy bronić się na linii Bzura, coś tam. W 38? Wojna? Jesteś chory psychicznie, człowieku. Masz kuku na muniu. Nie chodzi mi o wojnę. Nie musi być wojny, a tylko chodzi o to, że na pewno zawsze jest coś i zawsze jest coś, przed czym my uciekamy w pewien matrix, co wypieramy. I ciekawe, co my teraz wypieramy. To mnie pasjonuje w tej chwili. Co my wypieramy? Chociaż nie wiem, czym chciał się tego dowiedzieć. No ale nie ma innego wyjścia. No nic. Wszystkiego dobrego. Zostawiam państwa z tym pytaniem. Co my wypieramy? Jeżeli oni mieli uprane mózgi jakimiś gazetkami i radiem przez Beka, który powiedział, nie oddamy ani guzika. Aha, oni myśleli, że armia niemiecka jest głodna i ma karabiny na sznurkach. Czad, nie? Mieliśmy uprane mózgi, powiedział mój ojciec. Nie, my chyba nie mamy upranych mózgów, prawda? Nie, my nie. My na pewno nie. My wiemy, jak jest naprawdę. Wszystkiego dobrego.